Witam Państwa na kanale Napęd na 4. Dzisiaj prezentujemy już czwartą generację Hyundai'a Santa Fe. Prezentowany model posiada dwulitrowy silnik o mocy 185 koni mechanicznych z napędem na 4 koła, który współpracuje z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Nowoczesny wygląd samochodu nawiązuje do mniejszego SUV-a Kona, w którym występuje trzypoziomowy układ świateł i kaskadowy grill. Prezentowany model posiada pakiet wyposażenia Platinum, jak również dodatkowy pakiet Inspiration i elektrycznie otwierany panoramiczny dach. W tym pakiecie znajduje się elektroniczna klapa bagażnika, jak również trzeci rząd siedzeń. Nowy Santa Fe w swoim wyposażeniu posiada inteligentny kluczyk. W środku samochodu, jak widzimy, dużo miejsca. Siedzenie regulowane we wszystkich płaszczyznach. Na drzwiach kierowcy widzimy przyciski pamięci ustawień fotela kierowcy. I przyciski ustawień, szyb, jak również elektrycznych lusterek. Przed nami duży czytelny wyświetlacz. W obecnie prezentowanej wersji Platinum skórzana tapicerka. Nawigacja z 8-calowym dotykowym ekranem. Jak również kamerą cofania 360 stopni. Z dodatkowymi opcjami, które możemy sobie ustawić na wyświetlaczu. Niżej widzimy indukcyjne, szybkie ładowanie telefonu. System nagłośnienia KREL. Na tylnej kanapie, regulowanej i podgrzewanej, znajduje się bardzo dużo miejsca. Mimo zamontowanego fotelika dla dzieci, wygodnie usiądą dwie osoby, jak również dodatkowe dwa miejsca z tyłu. Pasażerowie mają do dyspozycji gniazdka szybkiego ładowania Fast Charge, jak również gniazdko 220 V. Przydatnym elementem jest zbudowana automatyczna roleta w drzwiach tylnych. Samochód bardzo bezpiecznie się prowadzi, dzięki wielu systemom bezpieczeństwa. Na przykład takim jak system wykrywania pieszych, czujnik martwego pola, jak również samochód posiada czujniki blokady otwierania drzwi, jeśli znajduje się w pobliżu jakaś przeszkoda. Samochód, mimo swoich dużych gabarytów i masy, około 2 ton, mieści się w dosyć dobrych normach spalania. Przy dynamicznej jeździe jest to 10-11 litrów. Samochód ten jest już dostępny od 149 tysięcy złotych. Posiada dwulitrowy silnik o mocy 150 koni i 6-stopniową manualną skrzynię biegów. A prezentowany model jest to również dwulitrowy silnik o mocy 185 koni, stały napęd na obie osie, 8-stopniowy automat i cena tego modelu jest to około 220 tysięcy złotych. Oczywiście w najwyższej wersji wyposażenia plus dodatki. Samochód godny polecenia, gdyż w swojej klasie wygrywa dużą przestrzenią, komfortem podróżowania, jak również nowoczesnym designem. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania, subskrybowania, zadawania pytań w komentarzach i propozycji nowych samochodów do testów. Pozdrawiamy, cześć!